Witajcie! Jak widzicie, znowu mam mojego gościa specjalnego. I dalej tu nie chcę być. Ale, mi powiedzieli, że nie oddadzą mi paszportu, jak nie nagram. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj będzie film specjalny, ponieważ ostatnio zajmowaliśmy się tańszymi alternatywami. Dzisiaj idziemy w niszę, ponieważ będziemy mówić o Perfumes de Marley. Pierwsze wrażenie. Dzięki Krzysiowi. Krzysztofie, dziękuję Ci. W końcu się doczekałeś, chłopie. Mam możliwość przeprowadzenia dla Was takiego króciutkiego mini maratoniku perfumowego. Nie będę Wam dzisiaj czytała nutek, bo ten film byłby zbyt długi, dlatego albo je Wam wrzucę w opis, albo tutaj gdzieś coś wkleję, zobaczymy jak to będzie. Jak widzicie, jest trochę mało miejsca, więc gdzieś tutaj również flakony się pojawią. Właśnie, tylko nie wiem gdzie. No zobaczymy, coś na pewno wykombinuję. W każdym razie... Ja nie wiem, nie chcę tutaj być. W każdym razie mamy dla Was 8 zapachów. To co, zaczynamy? Dawaj. W związku z tym, że Twój English is perfect. Tak, my English is perfect. Ty będziesz czytał. Dobrze. Ale to nie jest po angielsku. Nie? Nie, żartuję. Perfumes de Marley. A, Pegasus Exclusive. Pegasus Exclusive. Dużo się na ich temat nasłuchałam. Podobno świetne. Ale sprawdzimy, to... jak będą pachniały na tobie. Tak, ale to są damskie, męskie, bo... Wiecie co? Przyznam Wam się szczerze, że kiedy pierwszy raz zerkałam, to wydawało mi się, że to są uniseksy. Oczywiście wszystko wrzucę Wam w opis albo tutaj, jeżeli będą jakieś zmiany. Wydaje mi się, że to są uniseksy, wiesz? Tak. Nie, nie wiem. Zaraz się dowiem. Zaraz się dowiemy. Dobra, na litość boską, czysto. Tak. Chcę taką drobinkę, tylko... Pompka się zepsuła. Pompka się zepsuła. Pani tutaj... Pani tutaj pomoże. Pani pomoże, pani psiknie. O, już. Nie, no nie, 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 nie. Mój Boże, wsiąka w skórę. Widzę, że żyła krmienia kolor. I co? Mam być... Naprawdę szczery i otwarty. No po czy, to Cię tutaj wzięłam. Czy mam wykazać trochę socjalnych umiejętności i uśmiechnąć się? Jak chcecie, się? Jak byłoby? Ma wykazywać socjalne umiejętności, czy ma być szczery? Socjalne umiejętności, wyjątkowy zapach dla ludzi lubiących spędzać czas w metrze. Dlaczego w metrze? Bo pachną dokładnie na początku przynajmniej. Tak jakbyś otworzyła drzwi od toalety w metrze i pomieszane było z tym, co pociąg przyciąga z poprzedniej stacji. Po prostu są okropne. Tego się ja nie spodziewałam. Są okropne. Na nie spodziewałam się. Gdyby... I tam, nie wiem, czy to jest rozmaryn, czy coś w tym stylu, ale to tak dodaje takie zapachu, taka wyciągnięta kostka toaletowa przez pędzący na stacji pociąg, który zapomniał się zatrzymać. Może jednak trzeba było przygotować na nuty zapachowe. Ale zobaczcie, no bez... Nie, to jest zdecydowanie rozmaryn. Wiesz, że jest ciężko mówić o perfumach, kiedy się nie zna ich nutek? Nieprawda. Nieprawda. Nie? Przecież nutki to nie jest, przecież producent nie podaje nutek, z czego to zrobił. Ale ja tak lubię z tymi nutkami. To tylko to, co większość ludzi wyczuwa. Nie wiem, czy to jest rozmaryn. Ja tutaj nie, to jest bardziej, nie wiem, w skórę, w zamsz, coś takiego suchego ja tutaj czuję w nich. No przecież zielony krzak tutaj czuć. Rozmaryn jak ta lala. No. Ale masz, słuchaj, masz rację. W porcie w Lizbonie stała kobieta, która sprzedawała gałązki rozmarynu ludziom wypływającym w morze. I dokładnie to jest ten sam zapach. Okay, takich kobiet się nie zapomina, bo ukradła mi 100 euro. Powiem Ci tak, ja faktycznie tutaj wyczuwam jakąś taką, nie obraźcie się, pamiętajcie, wszystko na wesoło. Taką delikatną nutę toaletową, ale to nie jest zapach brudnej, brzydkiej toalety, nie. W metrze są czyste. Czystej. Dobrze, teraz wykażę trochę umiejętności socjalnych, poczekam minutkę i poudaję, że coś innego tu jest. Albo postaram się wyciągnąć coś innego. One są okropne. Myślisz? To może jednak wezmę te nuty, co? Ja podejrzewam, że ten, kto to stworzył, miał ciężki wieczór poprzedni. Albo był na całkiem dobrej imprezie. A właśnie, no a kiedy byś go użył? Ja bym go nie użył w ogóle, nawet pod karabinem. No dobra, pod karabinem bym użył, bo aż cenię sobie swoje życie, że aż mogę taką zniewagę przeżyć. Ale nie, ja powiem Ci, nie znajduję dla nich miejsca u siebie w ciągu dnia, absolutnie w żaden sposób. A słuchaj... Ja wiem!
Użyłbym tego, gdyby Niemcy przeprowadziły inwazję na Francję, musiałbym się ukrywać w polach lawendy. Wtedy bym tego użył. Okej. Okay. To słuchaj, mam dla Ciebie propozycję. Nie będę oryginalna, bo wiecie, ciężko oryginalność... Będziesz mnie całować? ...w filmikach. To później. To później. To teraz też mogę. Ale Ty masz białą koszulę, a ja mam szminkę. To nie szkodzi. Koszulę można kupić nową, nie przejmuj się. A taka pamiątka jest zarąbista. Powiesimy sobie na ścianie. Słuchaj, a gdybyś mi później wybrał te, które lubisz najbardziej? Z czego? Z tego tych, co które będziemy przerabiać? Tak, dzisiaj zapytam. Nie, naprawdę. Staram nie się, jesteś. Ale nie. To jest nie dla mnie absolutnie. No dobrze. No to teraz następne. Ja nie patrzę, nie wiem, co to jest. Proszę sobie przyknąć, jeżeli to jest Pegasus, mówimy o tym koniku, który dostał Herkules od Zeusa na urodziny, to powiem Ci, że się mocno pomylili. Mm-hmm. To podejrzewam, dlatego Herkules nie chciał w ogóle wrócić na Olimp. Chyba, że to jest ten Pegasus, który ma szpiegować ludzi. To nie wtedy wiem. Tak. O, to będzie dobre. Perfume z Demali i Good Dolphin? Chyba tak. Go Dolphin. Nie wiem, ty jesteś specem od angielskiego, ja zawsze kaleczę. Nie, żaden spec. Nawet po polsku kaleczę. Nie, no to są nazwy własne, więc trudno cokolwiek to jakoś rozkminiać. Dobrze, pani pieniądze, ja się boję tych pompek. Dobrze, to ja tutaj pana pompnę. To pociągniemy tutaj troszeczkę wyżej. Dobrze. Nie, i powiem wam, że tego Pegasusa też jakoś niespecjalnie czułam. Słaba projekcja z niego była. Nie. A tu? Czekaj, bo aż mi się... Dobrze jest widocznie. No matko, takie dawno nie miałem tak przecież oczyszczające. Akurat po anginie jak najbardziej. A nie, powiem Ci, że te już mają coś, te już mają ten. Chciałbym. Nie, one pachną, wiesz jak? Nie wiem. Szukam odpowiednika, porównuję je. Matko, jak Yves Saint Laurent, któryś z tych męskich. Tak, te zdecydowanie bardziej mi się podobają. O, tak, takie tak, mogą Ci sprezentować. Któreś. Tak, to te, tak, te, to, tak, tak. Jeżeli mam je znaleźć, umieścić je gdzieś na zegarze, to... A na jaką okazję byś je założył? Albo kiedy? Dla kogo? Na rozmowę o pracę, szczerze mówiąc. Nie, żartuję. Na jakieś oficjalne spotkanie. Ja powiem Ci, że ja lubię Saint Laurenta nosić, jak idę na spotkanie Rally Scaffolding. Bo one są takie, pasują do garnituru, takie oficjalnych, są ciężkie, pasują do pokoiku, w którym się siedzi na foteliku. Popija się porto z malutkiego kieliszka i dyskutuje się o przyszłości stowarzyszenia. No to powiedz, co to jest, bo to wiesz po szwedzku. Teraz już znaczy, stowarzyszenie heraldyczne. Tak, to. Czyli tak. Takie oficjalne spotkanie. Takie, nie, takie oficjalne, ale w gronie przyjaciół. Mm-hmm. W ten sposób. Zgadza się. To tak. To i potem one też pasują do garnituru, do wyjścia, do spotkań, takich bardziej oficjalnych spotkań biznesowych, śniadań biznesowych. A ja i nawet w samolocie można pachnieć. Ja chętnie bym powąchała taki zapach na takim właśnie biznesowym partnerze. Tak to powiem. Już niedługo. Dobrze, lecimy tak. dalej, słuchaj, już 8 minut, a Boże, jedyne 8 minut. Tutaj. Dobrze, o, następne. Tu. Pęczmy z bla 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 i... To jest Herod. Ale dlaczego Herod? Ja mam się, tak, Herod, dlaczego ja mam się pryskać czymś, co skazało naszego... No, chciało zabić naszego... O czym ty mówisz, no, do mnie? To kto to jest Herod? A, no, Biblii nie znasz, no okej, okay, w porządku. Dobrze. Ale ja myślę, że atakuj, tutaj nie atakuj. Będzie tu... O, słuchaj, może tutaj. Ja mam... Zgięcie łokciowe. W dole łokciowym, to pochowa anatomiczna. O, tak. O kurczę, tak. Powiem Ci, że tak. Tak? Tak, przyznam tak. się, że... Ja wiem, że teraz popełnię straszne bluźnierstwo, ale dałbym się takiemu Herodowi dotknąć. Zabić może niekoniecznie. Ale wiesz co, on pachnie podobnie trochę do tego fantoma. Przynajmniej teraz, zobacz. Czyli co, lawenda? One są piękne. Ale no one są, piękne. Są. Muszę to powiedzieć, nie chcę tego powiedzieć, ale muszę powiedzieć, że są... No zasnę, na mnie ładnie pachną. Teraz ja pomchnę jeszcze bardziej. Jeszcze raz. O, i? Słuchajcie, to jest taki seksowny zapach. No. Jak już mówisz, kiedy nosisz, to kiedy nosisz. Ja bym to ciebie w tym widziała na randeczce.
Ja by, ze mną. Nie, ja bym to się widział. Nie, ja bym się widział w tym. Nie, to na kolację nie, to jest za żywy. Ja bym się widział. Na mieście. Ja bym się widział u kochanki z tym. Mogę być też kochanką. No ale to używasz bardziej intensywnych perfum. No nie wiem, czy musiałbyś chyba wykąpać w tym, żeby to bawić. Z czym się. No może faktycznie, ale w takich delikatnych, dyskretnych dawkach. No dobrze, przestań mi wmawiać, to pasuje do kochanki. Dobrze. Nie wiem, czy nie wytniemy tego. Podejrzewam, że tak. Okej. Kolejny zapach. Haltein. Nie wiem, co to znaczy. Jak widać, nie mam tak bogatego języka. Ale to teraz się dowiemy. Pani pompka, bo ja te pompki jeszcze zepsuję, zdenerwuję się. A, widzisz. Nie poczy. Na litość boską. Czekaj. Dobra, czekaj. Się... Nie, dobrze jest. Coś nam się tu popsuło. Dawaj, chodź. Nie, dobrze jest. Nie, dobrze jest. Tu nalało. I po... O, z tych delfinów, go delfin, wychodzi teraz skóra. Tak. Jack Italian Leather. Tak, podobne są. A tu? Mogę? Puder trochę szpital, to jest ten jeden z tych szpitalnych zapachów. Ale taki przyjemny. Rzeczki, interesujący, ciekawy. Jest ciekawy. Tak. Ten jest ładny. Muszę przyznać, że jest ładny. Teraz, chwileczkę. Ten teraz ładnie pachnie. Wychodzi malina albo poziomka albo coś z tych leśnych. Jakiś kwiat. Nie, z leśnych. Owoc, Boże. Tak. To są te. Tak. Te pierwsze nadal strasznie pachną. Te są ładne. Ale tu czuć lawendę. Czuć lawendę mocno. Taki... A szafran, myślisz? Nie, szafran nie jest... Jak powiedziałaś o tym szpitalnym wydźwięku, to mi się zawsze z szafranem kojarzy. Ja nie jestem w stanie szafranu wyczuć. Zastrzel mi, ja go mogę zobaczyć po trawie, ale ja nie jestem w stanie go wyczuć. W każdym razie zapach jest naprawdę ciekawy. Interesujący. Klasyczny. Można tak powiedzieć? Okej. Okay. Jest młodzieżowy przede wszystkim. Jest młodzieżowy. Młodzieżowy? On jest słodki. Do klubu? No podejrzewam, że tak. Taki na spotkanie, jak to mówią, z przyjaciółmi w większym gronie, czy ze znajomymi, czy no nawet na Sylwestra gdzieś tam. Nie, on nie to nie jest, nie należy absolutnie do klasycznych zapachów. Jeżeli ktoś tak ci powiedział, to strasznie cię oszukał. Nie wiem, ściemniam, słuchaj. Nie, ale... Powiedzmy, że jeżeli już chodzi o ten podźwięk tego pudru, tego szpitala, to powiedziałbym, że retro. Taki vintage, taki koniec XIX wieku. Ale reszta jest zdecydowanie... Nie, nie czujesz? Ja czuję kolejkę do rejestracji w szpitalu naszych przychodni. To jest ładny, słodki, ale z tyłu właśnie czuć taki martwy pudr, taka... Mi się one podobają. Mnie też się podobają, ale to nie są zdecydowanie perfumy dla mnie. Jestem już pewnie trochę, jak to jest, za poważny gracz na takie zabawy. Czyli raczej dla młodszego użytkownika. Dla młodszego użytkownika, tak. Powiedzmy, że tak 20-30, którzy jeszcze grają play games with ladies. To jeszcze tak, ale nie. Dobrze, to zobaczmy teraz następnego. Przeczytaj facetu. Proszę, żebyśmy wiedzieli. Nie wiem, ale na trzy... O, sadly. A tu impresja, na początku myślę, że to jest impregnant. Nie, to jest perfumerii, mój drogi. Aha, to tam... Tak. Pani, dobrze, o, dobrze. Ten pięknie, ładnie, to intensywnie. O! No, cytryna. Albo limonka. Od razu w nutki wszedł. Patrzcie, jak... Zużył masełko. I... Juniper. Jałowiec. To będzie się podobało. Mnie. I mi. I mnie. I mnie. Nam. I nam. Pokaż. O, socjalizm. Nam. Zrobiliśmy.
Będziemy tak, wąchali. To jak odparuje, tylko owoce odparują, to będzie dosyć ładne. Ale powiem Ci, że ta cytrynka jest taka bardzo rzeźka, radosna. Trochę mi się kojarzy z tymi cytrynkami. Nie wiem, czy kojarzycie, czy jeszcze są w ogóle produkowane takie buteleczki pękate, okrągłe, u góry się zwężają. Taka esencja cytrynowa. Tak. Ona jest taka lekko słodkawa. Tak? Bo to nie jest taka cytryna. Ale pytasz mnie? Ja się nic nie odzywam, bo nie chcę Cię z błędu wyprowadzać. Gdzie cytryna słodkawa? Nie wiem, wiesz. Ale ta cytryna faktycznie, a to bardziej limonka, bo jest taki gorzkawy, gorzkawy ma. Bardzo przyjemny, oj bardzo. Takie? Bardzo. I od razu takie mi się kojarzy z latem. Lumberjack. Myślę, z latem albo z jakimś ciepłym, chciałam powiedzieć krzakiem, ciepłym klimatem. No, powiem, to są takie Bałkany, Włochy na wakacje, tak właśnie tak. Tak, lniane albo bawełniane, jasne ubrania. Kurczę, naprawdę. Przyznaję, że te limonkowo-cytrynkowe zapachy są jakieś takie, przemawiają do mnie dziwnym trafem. Mhm, ja zobacz. Tak, taka cytrynowa lemoniada. Taka gazowana, nie mirinda, tylko tak coś, co bardziej idzie w... taka jak to się nazywa? Bąbelkująca. Ozonowana cytryna, taka już aż w nosie kręci. Ostatnio mówiłeś mi coś na temat ozonowanych zapachów, tak? Tak, takiego. To jest, ja uwielbiam je, one są takie, to są naprawdę ożywiające, jest takie, że aż w nosie kręci, jak szampan taki, wiesz, bąbelki łaskoczą mnie w nosek. Okej, okay. Słuchaj, kolejny, proszę. Trzymaj. A, Percival. A, to jest jakaś antyczna linia. Nie wiem, nie znam się, nie podziałam. W każdym razie muszę się douczyć, bo Sedley nie znam się na mitologii, ale to Percivala słyszę, Pegasusa, to tak. To jesteś gotowy na psiku piku? Atakuj. Dobrze, no to tutaj. A dostanę paszport z powrotem? Zobaczymy. Dramatyzm, bo muszę podnieść szlankę. Podnosimy dramatyzm. Jak Calvin Klein. Mhm. Jak się ten taki szok? A tak, jest tak, są takie. Mhm. Bo zaczekamy na chwilę, bo na razie to są... Nie wyróżniają się. Mm-mm. Absolutnie. No właśnie, chciałam powiedzieć, że chyba nawet mniej niż ten wcześniejszy, który nas nie powalił z nóg. Powiedziałem, że ten toaletowo-metrowy to w większej dawce powala z nóg. Czy mogę? Co? Ten pierwszy toaletowo-metrowy. Teraz jest drzewny. Skórzany, zamsz. Tak. No, drzewno skórzane. No i wszystko i jasne. Lepiej. Facet poszedł do toalety, otworzył drzwi, pociąg przejechał, pociągnął w ogóle zapachy, a resztę kropelek, które mu zostały, wtarł w spodnie, skórzane, bo szedł na koncert gitarowy. No i mamy zapach. A jaki kropelek? Nie wiem, co mu tam upadło na spodnie. Woda, na pewno. Amerykańskie piwo. Na przykład. Tak. To ja trochę zamszem, ale nadal z tego zamszu przemawia ten taki odświeżasz powietrza, tak bym to ujął. Ja go tam nie czuję. U mnie to jest zamszy drzewo teraz. Ale ten jest rewelacyjny. Poczekaj. Tak. Teraz jeszcze raz. Wejdźmy do tego szoka. Wyparowało już to pierwsze uderzenie. Bym powiedziała bardzo poprawne. Ale też szpital. Też nie wyróżniające się dla mnie. Poprawne takie. Musi być fiołek w tym, bo fiołek tak możliwe, daje. Możliwe. Nie wiemy, naprawdę nie znamy nut. Totalna improwizacja. Ja czuję lekki dyskomfort z tego powodu, bo ja lubię wiedzieć, co czuję i potem to odkrywać. Faktycznie. A, tak. Różnica między architektem a inżynierem. Inżynier buduje z tego, co ma, architekt buduje z tego, co do czego ma dostęp. Dobrze, mamy jeszcze dwa zapachy i słuchaj, zostały Ci wierzchy dłoni. Wierzchy dłoni? Tak. No to może ten. No chyba ten to atakuj. Ale przeczytaj. Przepraszam. Galloway. A to ten dziennikarz, który pierwszą bitwę w Wietnamie dokumentował. Przepraszam Cię, moja wiedza nie sięga tak daleko. No w Dolinie Da Nang. Pierwszą bitwę. Chcecie coś posłuchać, Dobrze. Popytać?
macie eksperta, ja tutaj nie bardzo. Ja tutaj mogę ewentualnie powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. Psiku. O. Przepraszam, że dwa razy, ale ładnie poszło. Ładnie weszło. Na razie pachnie tak samo jak ten Uranus All Day. O. No zobacz. To już w pamięci tam jest. Narcyz, cytryna, narcyz i coś tam. Już nie pamiętam, co tam było na końcu. Paczula czy wety... Zapach z tych rześkich, tak? A, poczekaj. A nie. Nie, wchodzi. Czekaj. Ja wiem, co to jest. Bo to są z tych... Matko i córko. Tak gorzki owoc taki. Gorzki owoc, mandarynka? Nie. Nie. Mówię inaczej. Gorzki owoc drzew iglastych. Co jest jałowcem? Nie jałowiec. Bardziej chyba od cisu coś. Może. Albo mnie się mylą te drzewa wszystkie. A może wetyweria tam jest? Wetyweria czasami ma taki wydźwięk cytrynowy, drzewno-cytrynowy. Suchy drzewno-cytrynowy. No, może tak być. Bo to jest dokładnie to. Albo pelargonia. Taki suchy. Albo pelargonia. Suchy, ale taki... Mam wrażenie, że też jest pieprz tutaj. No, coś musi być z tego. Dobrze, a powiedz, bo wiesz, my tutaj mówimy, co dobrze, tam może ja sobie być. Pachnę, ja sobie tak. Tutaj gadam, zgaduję, a co chcesz wiedzieć? Kiedy? Tak, kiedy a to co? Nie, całodobowo, bo on ma bardzo ładny podźwięk. Czyli taki całodzienny. Tak, można założyć spokojnie. Sygnaturka. No, sygnaturki bym z tego raczej nie robił, bo sygnaturką powinien być perfum zrobiony na zamówienie, ale ja się nie znam. Na razie nie stać. Nie, to znaczy może i byłoby stać, ale nie. Daleko. Nie, perfumy na zamówienie nie są drogie, tylko trzeba po prostu to się wysilić trochę. Ludziom się nie chce. A ja wiem, jak będą pachniały moje perfumy. Ładne, podobają mi się. Takie na cały dzień, takie... Tak. I do pracy, i po pracy, i na spacer z psem, i na spacer z psem, i żoną sąsiada. O, Greenlee. No dobrze, to już wiemy, co to będzie. Myślisz? Co zostało. Tak, powiem, że tam będzie herbata. Tutaj aż trzy, bo te psi gadełka są takie... No, też. Oczywiście. Zielone, herbata. 100%. Bardzo taki orzeźwiająco cytrusowy, delikatny, ale też coś słodkiego wyczuwam. On jest, wiesz, jak na początku uderzenie jest takie, że jak cytrynę się obiera i tak na ręce co zostaje, takie ten pomieszany tak z naturalnym zapachem, tak. To taka cytrynka. A do czego byś to powiedział? A teraz? O, przepraszam. Teraz wchodzi. Nie wiem, co tak pachnie. Mówimy o tych wszystkich używanych olejkach do produkcji perfum, ale tak pachnie, jak wyciągniesz kwiatkę, jak przeleży, jak wyciągniesz korzeń, tak pachnie. Nie ale... zgniły, tylko taki właśnie taki mokry, nasączona ziemia. Zielonością. Taki zielony. Tak. O matko. Przyjemne. Też mi się podoba. Przyjemne. Taka ziemia, tak jakbym się przewrócił i za długo leżał w kałuży. Czyli co, na kiedy? Na spacer? Nie, ten jest zdecydowanie na wieczór. Na ciepły wieczór. Mhm. Tak. Ciepły wieczór, najlepiej po deszczu. To już wiecie, kiedy używać. Tak, Greenlee'a. Słońce wychodzi, deszcz skończył padać, mokre ulice są taka... Jazz, Delonge. Tak, to widzę. Widzisz? Mogę sobie to wyobrazić. Tak. Tak, zdecydowanie. To mi się bardzo podoba. Dobrze. Przeszliśmy przez wszystko? Przeszliśmy przez wszystkie zapachy. Było ich 8. No i teraz proszę powąchać i wybrać te, które Ci się spodobały najbardziej. Raz, dwa i trzy. Zdecydowanie. Czyli już mówię. Poczekaj. Czyli ten ostatni. Tak. Czyli... Greenlee. Na pewno jest... Herod. Herod.
Herod. Herod i zdecydowanie ten, czyli to był... No ten delfin też jest fajny. I co my tutaj mieliśmy? Sedleja? Już nawet nie pamiętam. A, ten, Haltein. I to. Te, tak, te zdecydowanie. Bo ten jest tak... No już wywiało to. Ale... Ten jest obłędny. No jest obłędny, zgadzam się. On i on naprawdę. Mi się bardzo podoba. Herod. Herod, Herod. Znajdziemy, znajdziemy. Ja znajdę. Znajdzie. To szanowna towarzyszka, wyślę do rady, Lenin zatwierdzi, wklei. 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 Tak. Nutki też poszuka. Nutki też poszuka, bo nutki niekoniecznie, ale chodzi o to, bo na każdy pachną inaczej perfumy. Zgadza się. I wszystko zależy od pH, czyli od tego, co jesz. Ja bardzo, bardzo bym sobie chciała tego Heroda zapodać. A to jest. Dlatego, że słuchajcie, ja myślę, że on też pięknie będzie brzmiał na kobiecie. No pewnie. Spodnie załóżcie, weźcie klucz ten francuski. Nie, nie. Ja absolutnie. Ja, słuchaj, jestem kobietą starej daty. Tradycjonalistka. Ale... O, zobacz, no piękny jest. No, nie powiem, że nie, no jest, jest ładny. Piękny. Jest piękny, ale zdecydowanie wolę go na to. W całym moim krytycznym podejściu do świata mówię, że tak. I tutaj rodzi się pomysł na kolejny film z tobą. Nie wiem, czy ty wiesz. Dlaczego bez przerwy zmieniamy zasady gry? Wiesz, co się dzieje, kiedy się zmienia zasady gry? Świat idzie do diabła. Obiecałeś mi 3. A to nie są już 3? Nie. A to myślę, że to czasowo się dzieli. Ciach, ciach, po 10 minut i do widzenia. Nie da rady. Dobrze, więc jaki? Słuchajcie, w związku z tym, że uwielbiamy oboje perfumy, mamy swój gust perfumowy. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Wy wiecie, jakie ja zapachy lubię. I chciałabym wybrać, albo żebyś ty wybrał. Ja wybiorę 3 zapachy, które uwielbiam na tobie, a ty wybierzesz 3 zapachy, które lubisz na mnie. Co ty na to? Które się podobają. A które się podobają, bo tak. Uwielbiasz, to jest bardzo daleka droga do uwielbienia. Oj. Dobra. Zgadzam się. Zgadzam się i powiem nawet, że dosyć chętnie. Dobrze. To na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam za uwagę. Taki uśmiech jest odpowiedni, czy no, trochę nie się wygląda świetnie. Że... Bardzo dobrze. Cześć. Chcesz mam tak zrobić? Możesz. Ciao.